Dzień dobry. Dzisiaj nie jestem na łące. Przyszło mi do głowy taka szybka lista celnych odpowiedzi, jakie dzieci mogą udzielić dorosłym. Najbardziej dziwne i świadczące o zupełnej bezmyślności pytania. Pytanie pierwsze. Jak ty się zachowujesz? Odpowiedź. Tak jak mnie wychowaliście. Czemu jesteś niewychowany? No odpowiedź. Boście mnie nie wychowali. Pytanie zadawane czasami, kiedy już się jest większym. Czemu się nie zachowujesz jak dorosły, jak dojrzały? No bo się tego nie nauczyłem. Czemu się nie nauczyłem? Boście wy mnie tego nie nauczyli. I to bym chętnie rozszerzył. Bo jak byłem dzieckiem, to dorośli wymagali ode mnie, żebym ja się zachowywał jak dorosły, a jednocześnie sami zachowywali się jak dzieci. Jak miałem dorosnąć, dojrzeć w takich warunkach? Naprawdę nie wiem. To tyle połajanki. Poprzednio, w jednym z poprzednich vlogów, mówiłem, że generalnie błędem, jaki robimy podczas komunikacji, jest zbyt gwałtowna komunikacja, czyli niejako takie rzucanie piłeczki zbyt mocno. W nadziei, że im mocniej się rzuci, tym lepiej trafi, lepiej dotrze. To jest jeden z przykładów skrajności. Drugą skrajnością jest w ogóle niekomunikowanie. A jeszcze gorsze jest chyba połączenie tych dwóch rzeczy, łączenie skrajności, daje chyba jeszcze bardziej niszczycielski efekt na psychikę. Jak wspominałem, być może kto oglądał, ten pamięta, doznałem obu tych rzeczy i braku komunikacji, i nadmiernej komunikacji. A w tej nadmiernej komunikacji można też robić dwie skrajności. Przy czym tu jest już znacznie szersze spektrum, znacznie większe pole do popisu. Można wysyłać sprzeczne informacje, sprzeczne komunikaty. I to też w moim wypadku miało miejsce. A chyba takie najbardziej ogólne, a więc też najbardziej niszczące rodzaje komunikatów to są rób i nie rób zarazem. Mówię tu oczywiście nie tylko o rodzicach, mówię ogólnie o ludziach. Ale najbardziej się to uwidacznia, ta toksyczność przy relacji rodzić dziecko. Być może kojarzycie takie typowe teksty. Coś ty narobił. Kto cię prosił? Czemu nie pomyślałeś? Czemu nie użyłeś wyobraźni? Nie wiedziałeś, jak to się skończy. Po prostu kocham. A z drugiej strony, no czego nic nie robisz? Czego się lenisz? Czego nie robisz tego? Czego nie robisz tamtego? Czemu jak widzisz to, a tamto, to nie reagujesz? No właśnie. Dołączyłbym do listy pytań z początku i udzielam odpowiedzi. Bo tyle razy chciałem coś zrobić w dobrej wierze, a mi się dostawało, że nie pomyślałem i że w ogóle awantura, bo coś spaprałem, coś zniszczyłem, kogoś obraziłem albo cokolwiek. A wcześniej przecież nie wiedziałem, że to jest złe, bo jakbym wiedział, to bym tego nie robił. Najprawdopodobniej. Więc teraz jestem po prostu przewrażliwiony i wolę robić jak najmniej. No bo skoro z dobrymi chęciami i tak mogę zrobić coś strasznego, no to logiczne jest, że w takim razie będę robił jak najmniej, żeby zmniejszyć szansę, że coś nabroję. No, ale nie, to też jest złe. Jak widzę, że coś się dzieje, to mam jakoś zareagować. Ale ja jestem jeszcze nienauczony, jak zareagować. Skąd mam wiedzieć, że na daną rzecz ja właśnie powinienem zareagować? Przecież wcześniej jak to robiłem, to zgarniałem awanturę. Pół biedy, jak to dotyczy jakichś wybranych rzeczy, takiej skrajności, jakichś wybranych dziedzin życia. To wtedy zablokowanie, jakie się naturalnie pojawia w takich sytuacjach, dotyczy tych wybranych dziedzin życia. Gorzej, jak to jest ogólne we wszystkich możliwych dziedzinach. Nie ma tłumaczenia jasnych zasad, albo jest tłumaczenie, a potem nie wiem, jak to powiedzieć. W moim przypadku było to często tak, że ja się wprost pytałem, ale co zrobić w danej sytuacji? Czy ja mogę teraz zrobić to, a to? I byłem, nieraz było tak, że byłem ignorowany, aż w końcu rodzic ciężko westchnął, jakby nie wiadomo, jaką łaskę robił. Mówi, no po prostu się domyśl. Bo po prostu są zasady. Jak się pytam, dlaczego to a to było złe, jak już po tym, jak mi się dostało.
Nie? Nikt mnie nie uprzedził, że coś jest złe. Nagle mi się dostało, że robię coś źle. Więc pytam, dlaczego? Bo zasada taka. Ale pada tak ogólna zasada, że na jej podstawie to ja bym w ogóle nie powinienem nic robić. No a potem jest zdziwienie, że ja faktycznie nie chcę nic robić. I się wykręcam od roboty jak się tylko da. Nie dlatego, że jestem śmierdzącym leniem. Tylko dlatego, że jestem już tak zestresowany, że zaraz usłyszę awanturę, że robię coś źle, że po prostu fizycznie nie jestem w stanie już się przemóc. Podejrzewam, że niemal u każdego jakaś forma takiej blokady występuje. U mnie, zwłaszcza teraz, kiedy wracają do mnie wspomnienia, przyjęła ona już taką formę, że nawet oddychać, uwierzcie mi, oddychać nawet czasem jest mi trudno. Dosłownie nie jestem w stanie przez cały dzień nabrać głębiej powietrza. Rękę jest mi trudno unieść. Samo myślenie o wykonaniu jakiegoś obowiązku przyprawia mi o atak lękowy. Kiedyś brałem na to psychotropy. Kilkanaście lat. Jak mi niektórzy sugerują, że może by do tego wrócić, to mówię, dziękuję. Chyba te kilkanaście lat wystarczy za test, ile to jest warte. Teraz mam inny sposób. Mówiłem o nich w poprzednich vlogach, nie będę się powtarzał. Ale z grubsza po prostu nie uciekam przed tymi emocjami, tylko je przeżywam. Pozwalam sobie je przeżyć i nie karam się za to. Aż na pewno nie za to, że nie jestem w stanie pracować, że nie jestem w stanie wykonywać nawet tych podstawowych obowiązków. Bo każdy, kto myśli logicznie, powinien wiedzieć, z czego to wynika i że nie można wymagać od kogoś, kto został tak pokiereszowany, żeby nagle funkcjonował jak zdrowy. Jak ktoś ma urwaną rękę, nogę czy złamaną, to od niego się nie wymaga. A niestety zwichniętego czy złamanego mózgu, umysłu nie widać. A czego nie widać, na to nie trzeba zwracać uwagi. Takie jest powszechne mniemanie, podejście i stąd właśnie wynika większość naszych ludzkich, cywilizacyjnych problemów. Zapomniałem to dodać, a to jest ważna część w tym ferworze emocji. Jak wspominałem, obecnie nie jestem zdolny do pracy, ale jeżeli ktoś myśli, że wreszcie sobie odpoczywam błogo, to się grubo myli. To jest właśnie druga strona skrajności, w jaką zostałem wpuszczony. Nie jestem w stanie ani pracować, ani odpoczywać. Bo jak odpoczywam, to mam wyrzuty sumienia i paniczny strach przed tym, że zostanie mi zarzucone lenistwo. I nieważne, jak mnie teraz zapewniają, że mogę odpocząć, ja już po prostu im nie wierzę. Ile razy było tak, że wydawało mi się, że już ich prawie przekonałem, a potem się okazywało, że jednak nie. Że jednak zmieniał zdanie, jednak nie wolno mi. Nie wolno mi odpocząć, albo nie wolno mi odpoczywać tyle, ile ja czuję, żebym potrzebował. Więc od ponad pół roku ja się kręcę w kółko. Nie jestem w stanie ani odpocząć, ani pracować. Tak w głowie mam taką karuzelę. Nie jestem w stanie odprężyć się, nacieszyć wolnym, na siłę jest jak jest. Muszę się nauczyć tych dwóch rzeczy. Odpoczywać i pracować. Może się to wydawać dziwne niektórym. Jak można się nauczyć odpoczywać? Dlaczego tego trzeba się uczyć? No właśnie dlatego. Właśnie dlatego. Im dłużej odpoczywam, tym bardziej się boję, że ktoś przyjdzie i powie: no dobra, już dosyć. Ile jeszcze będziesz? Czas iść do roboty, bo nie ma zmiłuj. Bo nikt cię nie będzie utrzymywać. Bo życie jest brutalne. Chyba niewiele osób w moim otoczeniu tak dobrze wie jak ja, że życie jest brutalne. Trzymajcie się ciepło, nie popełniajcie tych błędów.